Moim i Państwa prawnym gościem jest Alicja Kosakowska z Wydziału Promocji Urzędu Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Do 30 marca artyści mogą zgłaszać swoje prace, propozycje, projektów na mural Zbigniewa Wodeckiego, który powstanie na jednej ze ścian opolskich budynków w związku z 60. edycją Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Jakie prace są poszukiwane? O jaki mural chodzi? Czego, jaka praca jest oczekiwana? Szukamy przede wszystkim muralu, który będzie oryginalny, który będzie przedstawiać osobowość danego artysty. To jest najważniejsze. To musi być kreatywna praca, wykonana oczywiście na najwyższym poziomie. Bardzo ważną sprawą też przy tych projektach jest to, że przy każdym muralu czynny udział biorą, bierze rodzina danego artysty. Czyli jak była Anna Jantar, pani Natalia Kukulska również pomagała nam w wyborze projektu. To samo było z panem Krawczykiem. Menadżer plus żona brali też czynny udział w wyborze wyborze projektu i to samo będzie teraz, ponieważ bardzo na pomysł uwiecznienia pana Zbigniewa ucieszyła się jego córka pani Kasia, która ma fundację imienia Zbigniewa Wodeckiego i ona również będzie w jury i będzie wybierać ten zwycięski projekt, co jest dla nas bardzo ważne. W naszym mieście już funkcjonują murale, które oczywiście powstały w związku z trasą muzycznych murali. Czy mamy mural Anny Jantar, mamy mural Andrzeja Nowaka i Krzysztofa Krawczyka. Każdy z tych murali jest charakterystyczny dla siebie. One się wyróżniają z pewnością, no ale jest jakaś wspólna linia, która je łączy. No właśnie, na czym polega ta linia i rozumiem, że ten kolejny mural, który powstanie, też się musi w to wpisać. Tak. Wspólną linią tych wszystkich murali jest właśnie to, co powiedziałaś, trasa muzycznych murali, czyli jest to trasa. Ikon polskiej piosenki. To, to jest jakby klucz, to jest najważniejsze. Każda praca, tak jak mówiłam wcześniej, zależy nam, żeby była totalnie inna od poprzedniej. Nie chodzi o to, żeby one miały coś wspólnego. Wspólnym mianownikiem jest polska piosenka, ikona festiwalu, i tego chcemy się trzymać. I wszystko musi być wykonane przez, na najwyższym poziomie przez najlepszych artystów polskich. No, ale skoro konkurs, to znaczy, że też jest nagroda. Tak, nagrodą w tym roku jest 40 tysięcy złotych na wykonanie Muralu. Takim bonusem, który mamy pierwszy raz w tym roku, jest nasz partner, czyli grupa PPG Dekopolska, Polska, która przekaże farby najwyższej jakości, czyli artysta, który wygra konkurs, nie musi już kupować sam farb, tylko dostanie je od PPG Dekopolska. Polska. Po rozstrzygnięciu konkursu rozumiem, że przystępujemy do realizacji tego pomysłu, do realizacji projektu, bo mus trzeba zdążyć tak przed 60. edycją festiwalu. No ale, właśnie jak wygląda to w praktyce? Jak wygląda powstawanie takiego muralu? Ile ono trwa? Może ile litrów farby jest wykorzystywane też? Tak, tak jak powiedziałaś, mural będzie gotowy na festiwal, czyli festiwal będzie w drugi weekend czerwca. Wtedy chcemy, żeby było, wtedy będzie odsłonięcie. Jeśli chodzi o cały proces, jest to długi proces na pewno. Czyli musi powstać projekt, później trzeba przerzucić ten projekt na ścianę. To trwa zazwyczaj około 2-3 tygodni w zależności od pogody, w zależności od ilości osób, które biorą udział w malowaniu tego muralu. Artyści różnie podchodzą do tematu. Niektórzy stawiają rusztowanie, niektórzy pracują na wysięgnikach, niektórzy przerzucają projekt na ścianę poprzez rzutnik i nie mają specjalne szablony. Ilość farb zależy też od projektu. Teraz ciężko mi jest powiedzieć, ile będzie tych litrów farby. Nie wiemy, jaki jest projekt, jakie będą kolory. Z tego się wszystkiego dowiemy. Co ciekawe, to nie jest tak, że ten mural pojawia się tylko na ścianie, tylko generalnie sam projekt można potem znaleźć w ogóle w przestrzeni publicznej, na przykład na różnego rodzaju przedmiotach, gadżetach, czy, czy na przykład w przypadku muralu Krzysztofa Krawczyka, no właśnie na płycie tak, która potem była przekazywana, na płycie Męskiego Grania, która pojawia się również w, w przestrzeni publicznej. Tak, oczywiście. Właśnie to też jest ważne w tej trasie, która bardzo już się przebiła i jeśli chodzi o Polan, ale też jeśli chodzi o turystów, dlatego zależy nam na promowaniu tej trasy, dlatego powstają właśnie czy koszulki, czy kubki, czy magnesy, a tak jak wspomniałaś o Krzysztofie Krawczyka, no to to jest naprawdę wielki sukces muralu, który wzbudzał bardzo duże kontrowersje, a okazuje się, że przebił się bardzo, jeśli chodzi o murale w Polsce i znalazł się na płycie męskiego grania. Ogromny sukces. Ten mural zbiegniewa Wodeckiego ma powstać na ścianie budynku przy ulicy Krupniczej 4. Skąd taka lokalizacja? Jeśli chodzi w ogóle o y, pana Zbigniewa Wodeckiego, on się pojawił, y, pomysł w ogóle na tą postać pojawił się od razu, jak pojawił się tylko pomysł na muzyczną trasę. Jednak różne okoliczności sprawiły, że cały czas był przesuwany. I w związku z tym szukaliśmy też takiej lokalizacji, która by była odpowiednia dla pana Zbigniewa i wydaje nam się, że właśnie przy placu y, Świętego Sebastiana po prostu to jest miejsce idealne, kameralne, y, spokojne, takie Nostalgiczne, można powiedzieć, i w centrum miasta. Dlatego bardzo nam zależało na tej lokalizacji. A czy mieszkańcy proponują jakieś swoje lokalizacje? Czy są jakieś zgłoszenia um, Opolan, że chcieliby, żeby na przykład taki mural powstał na ścianie ich kamienicy, ich budynku, ich bloku? Tak, tak. Właśnie to jest piękne w całej tej inicjatywie, że już teraz ludzie sami do nas zgłaszają swoje pomysły, ale też już właśnie zgłaszają swoje kamienice na przykład. I tak było też z Placem Świętego Sebastiana. Udało nam się nawiązać współpracę z tamtą spółdzielnią. I dostajemy bardzo dużo, właśnie odzewu, że mieszkańcy chcieliby, żeby u nich coś takiego powstało. Bo co też jest bardzo ważne przy tym projekcie, oprócz murali, my od razu robimy renowację podwórek. To bardzo widać właśnie czy przy Krawczyku, czy przy Annie Jantar na ulicy Rzemieślniczej, gdzie właśnie ten skwerek bardzo się zmienił, tak samo przy panu Andrzeju Nowaku, to samo na Zaodrzu. I tutaj również przy Placu Sebastiana ten placek będzie wyglądać inaczej. Rozumiem, że ta trasa nie zatrzyma się na czterech muralach. Nie, oczywiście, że nie. Dopiero się rozgrzewamy. To jest początek i będziemy szli do przodu. Co roku nowy mural, więc czekamy oczywiście na sugestie mieszkańców, kto to by mógł być następnym razem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę. Moim Państwa gościem była Alicja Kosakowska z Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola. Dziękuję bardzo.